Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy siać sobie pszenicę naszym nowym siewnikiem, proszę Państwa, tak? Z końcu, prawie moźników w końcu przyjechała naweta. Jest kolejny dzień ogólnie. Jest 10. No i co? Sprawdzamy, no już troszeczkę obsiałem. No i sprawdzamy ścieżki, jak to wygląda. No i co? Nie mam co tu przedłużać, trzeba siadać i zasuwać z robotą. Jeszcze nie mam obycia z tym zestawem, nie wiem jak to będzie wyglądało. Wiem, że 15 na godzinę sobie można jechać komfortowo tym zestawem, więc naprawdę jest no cud, miód i orzeszki, tak? Mnie to bardzo cieszy. Ścieżki automatyczne, bo 3 metry mam siewnik, a opyskiwacz mam 15, więc idealnie mi trafiam w tak zwane moje gusta. Więc tu jest idealnie, aby tak było do końca tego wszystkiego. Wiadomo, powierzchniaki, co sobie na końcu będę robił. No nie wiem, czy powierzchniaki będę robił, na pewno będę jakiś obis, więc to wiecie, może się na razie obyć z tym silnikiem, z tym wszystkim, jak to będzie wyglądało. Powolutku się tego uczymy. Nie ma co się oszukiwać, bo tego jest. No trochę tego jest, żeby się nauczyć. Tu nie ma co się oszukiwać. O, widzę, że za mocno pogrzebałem w ustawieniach i znowu coś tutaj się nie renderuje jak trzeba. No ważne. Ważne, żeby robota poszła. Pszeniczkę sobie się oczywiście siejemy. Siewnik, może nie siewnik, tylko materiał siewny kupiony kwalifikat z płatnością miesięczną. Właśnie. Więc dopiero w przyszłym miesiącu zapasy wskazał wszystko. Na razie te pieniążki, które mam na koncie, chcę sobie zostawić. Na koncie, bo jeszcze będę po rzutnik w tym miesiącu, który naprawdę troszeczkę będzie mi kosztował. Więc te pieniążki zostają na koncie. No są po tysiące, to nie jest naprawdę tak źle, właśnie kwotowo. Więc mnie to bardzo cieszy. Rzutnik już jest przygotowywany, będzie odmalowany jeszcze. I będzie wystawiany. Myślę, że 42 tysiące w jego wystawie. Co tyle pójdzie, wiadomo, bufor jakiś tam tych 5-6 tysięcy będę pewnie preferował. Mogę na to pójść, bo na niego dałem 40, 39 tysięcy. Troszkę tego obojnika by wywoził mnie. Więc ten bufor, można taki powiedzieć, będzie w sam raz. Bo już rzutnik mam upatrzony, na pewno mam zaliczkowany. Tylko kwestia tego, żeby w końcu pojechać po niego i go odebrać, bo muszę jechać ciągnikiem, bo tutaj nawet nie będziemy opłacalna, bo to jest 15 klocków, 15 km, to nie będę jechał specjalnie nawet wzywał, tylko po prostu po niego pojadę. Możemy poczekać. No bo gościu ogólnie, ogólnie gościa nie ma, tak? Bo gościu tam pracuje i ma wieczorem dopiero czas. Ale wieczorem jeszcze to obiecie, ogarnięcie tego bydła tłowskiego. Czekam właśnie na sobotę, niedziela. Coś w tym stylu. Po prostu, żeby jechać. No właśnie, tutaj jest teraz sobie błąd. No bo robię poprzeczniaki blisko. Jeśli będę właśnie chciał jeszcze poprzeczniak zrobić, tak jak powinno być, no to muszę sobie 15 metrów zrobić. Więc mówię, ja się muszę trochę nauczyć tego silnika. Ale wiadomo, to są pierwsze siewy tym wszystkim, takim zestawem. Więc naprawdę jest cud mi orzeszki. Na ścieżka jest trzecia. Tak, trzecia ścieżka na tym polu mi wychodzi. Wiecie, tam gdzie nie gdzie, jeśli ścieżka mi nie gdzie pokrywała się, to wiadomo, ja sobie to gdzieś tam powiedzmy na oko przejadę jeszcze właśnie siewnikiem, ale nie powinno być tak źle. Mam takie wrażenie, ciężko stwierdzić. Bo mi to jest pierwszy test. Amazonka miała, ale wiem, że tam coś było nie tak, że nie mogę właśnie tych ścieżek robić. Tutaj jest jednak siewnik za 350 tysięcy. Mówka. W przyszłym roku, tylko w przyszłym miesiącu już płacę za zestaw 35 tysięcy. Jeszcze dobrze pamiętam. 25 tysięcy, prawda? Płacę chyba bodajże. Dobrze na 3 lata, ale wiadomo, z możliwością szybszej spłaty
Ocena jest maksymalna przy 3 latach, którą chyba wziąłem. To z odsetkami będzie wychodziło 680 tysięcy, czyli kosztówki będzie więcej, tak, bo to wiadomo, jakoś tak mniej więcej wychodzi. No bo 1% z 600 jest, nie, 6, co ja mówię, 100 tysięcy, dobrze, rocznie, czyli wychodzi mi 60 tysięcy rocznie, 70 tysięcy rocznie, tak. Z tego co tak na szybko liczę sobie w głowie, więc no trochę kwota duża, ale wiadomo, będę próbował spłacić to jak najszybciej, bo w tym roku mam tylko jeszcze zamiar kupić kosiaki, prowadzalkę, zgrabiarkę i rurzutnik. To jest taki już na mnie priorytet, który będzie jeszcze zrealizowany, a na razie tak jak wspomniałem, tutaj wszystko jest ogarniane z kredytu. Kredytu preferencyjnego, tylko właśnie firmowego, przepraszam, nie preferencyjnego. Więc tutaj, no, źle nie będzie, mówię mi. Nie będzie źle. Pod tym względem, jednak dogadaliśmy się, że tak będzie i będzie wskazywał same od ręki, faktycznie będzie później gotóweczka większa. Bo myślę, że w tym roku troszeczkę z tych żniw powinniśmy wyciągnąć. Wiadomo, nakład też oczywiście jest, wszystko jest, ale. Jestem do wymyśli, że wszystko ułoży się tak, jak to powinno być. Dobra, lecimy dalej. Naprawdę, no, kończyło mi właśnie ten siewnik dawno. Wiem, że do mnie właśnie dało się zrealizować to. Ja już mówiłem o tym siewniku chyba zdarzył od roku. Może będzie. Wiadomo, troszeczkę ktoś powie, kurna, miałeś 4 mety, siewnik kupiłeś 3. No tak, kupiłem. Odcinek metażowo się cofnąłem, ale wydajnościowo ni chusteczki. No bo jednak by jakby nie było, ale tutaj ta prędkość nadrabiam i szerokość. Mówi się, tam jechałem 12, tutaj jadę 15. Tak, jest ta 1000 wałek, no jest fabrycznie, na przykład nie jest to sobie na 1000 wałek i można sobie normalnie kutalnie do 15 km na godzinę jechać. No i ja właśnie do 15 na godzinę sobie mogę jechać, więc mnie to bardzo, bardzo cieszy. No jednak taka kwota, która była dana na ten ciemnik, no musi coś rekompensować, tak? To jest wszystko na, widzicie, na dyszach, nie to powiedzieć, nie na dyszach, tylko na tych wężach pneumatycznych. Nie chcę tego zgadywać, jak to się dokładnie nazywa. Ja tego silnika takiego w rzeczywistości nie widziałem jeszcze chyba wcale bodajże. Bo jeszcze u nas to są takie właśnie sytuacje, że to praktycznie można powiedzieć, że jeszcze agregat opowo-posiedni i siewnik, a nie takie zlewianki. No ale nasz tutaj pierwszy w okolicy taki stawik. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. No bo ta szybka naprawdę przyjemnie, co mnie skłonie do tego siewnika, kupienie po pierwsze wydajność, bo jak mówię, wspomniałem, wydajność jest naprawdę zajebista. Po drugie, ogólnie taki całokształt tego silnika. Czekajcie, chciałem po obu ustawionego, nie zastanawiam. Tak, po obu ustawionego. Ten całokształt tego silnika. No i po trzecie, że mamy zbiornik z przodu, co naprawdę odciąża kolenie silnika. Podejrzewam, że przepraszam, nie silnik, tylko ciągnik. Podejrzewam, że mógłbym nawet zapiąć case'a i on by sobie dał też z tym radę. Może kiedyś przetestujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No potem się na razie zapowiem klasa, no bo jednak on potrzebuje około 130 koni. Tylko że 130 koni w górach bodajże. Tak mi chłopaki gadali, w takich bardziej korzystnych terenach. Więc tutaj nie wiem, jaka to jest prawda. No to jednak 165 koni nie mam w klasie, tego w ogóle tego nie czuję, tak? Tak to można powiedzieć. Więc to jest na plus. Ale mówię, ten Ferdinand no wygrywa. Wygrywa wszystko, bo ja patrzyłem z Amazonką, patrzyłem jeszcze z jakimiś innymi polskimi agromaszami i tak dalej, i tak dalej. Bo wiadomo, agromasz to takiego silnika chyba że nie ma. Czekałem też Ferdinanda używanego coś w tej podobie. Ale powiem szczerze, siewnik to jest ważna maszyna. Jeśli ja będę kupiłem za 80, wiadomo, cena 80
kontra 350. No jest spora różnica, no tylko że jednak patrząc na mnie, to ja właśnie dużo więcej sieję zbóż. Czy to wiosennych, czy to ozimych, ale sieję więcej zbóż niż kukurydzy słonecznika. Bo tego przeważnie właśnie siewnik do kukurydzy jest tylko do tych upraw używany. Przede wszystkim do kukurydzy i po zrobkach właśnie po kukurydzach. A ten jest typowo dla mnie, dla mojego gospodarstwa potrzebny. Z tego względu, iż jakby nie było, mogę się mówić tak zwanym obszarnikiem się. No bo jednak już tych ziemi trochę doszło. Tutaj widzę lekko chwasty gdzie indziej powychodziły, ale to nic, tutaj krzywdy nie będzie. Tak mi się zdaje. Mleko chwasty gdzieś będą tam, tyle nie będę tam dopyskiwał na chwasty, bo jednak tam to chyba te środki troszeczkę mało chyba środka dałem, dopyskałem. Ale w końcu będzie można sobie kulturalnie, bez GPS-a, będzie można sobie w ścieżkach jeździć i będzie elegancko teraz, aby nie było. I lecimy z dalszymi siewami. No teraz następna ścieżka, no i tam się pewnie ścieżka jeszcze powieli, tak coś czuję, ale to nic. Jakoś sobie tu poradzimy z tym wszystkim. No i co? Tu zaraz siejemy, tam tu sobie ogarniemy i trzeba będzie nie wiem, tu ścieżki jeszcze poprzednie jakieś zrobić, to jest ścieżka. Tu nie wiem, przy tych budynkach, nie wiem, tu jak to zrobić. Chyba muszę na oko zrobić, nie będę chyba raczej już preferował ścieżki, tylko raczej będę już chciał zrobić to na zasadzie tak zwanego oka. Oka profesjonalisty, nie no, śmieję. Na oko po prostu tych robię, no ale wiadomo, od miedzy taką na widać, gdzie macie koniec lancy, gdzie nie. Tam nie poprzeczniak odpowiada się, nie powinno mnie interesować, gdzie mam teraz poprzeczniak, tak? No bo tak, znaczy, powinno mnie interesować, ale jednak człowiek ma wzrok, no to widzi, gdzie, jak to powinno iść, tak? No, tak to jest moje zdanie. Ale... więc dobrze. Teraz... ta pszenica jest najważniejsza dla mnie. Później teraz po tym jeszcze muszę tak obornik porzucać na poplon, naciąć poplon, ogarnąć sobie jeszcze uprawkę. Trochę będzie raczej bezrokowo zrobione, chociaż patrząc na tego, co tego w tym roku będę miał, więc mnie to w ogóle dziwi, że ja tak się jakoś nie wiem, z tego gościa co właśnie mówił, że będzie brał dużo ode mnie tych upraw, a przez to tak się trochę napaliłem na to, że on jednak stówkę jako stówki więcej płaci, więc to każdy pieniądz jest dla mnie ważny. Tutaj żyto bierze wszystko. Jeśli widział, ile ja czego stosuję, jakie mam tutaj warunki, ponieważ że u mnie jednak te zboże mimo tych chemii całej tak zwanej, czyli wiadomo nawozów, odżywek i chwastów na grzyba itp. Te zboże jest naprawdę bardzo dobre jakości. A przy Jezu powiedzieć przy kulniku i przy chlebi byłyby takie, przepraszam. Nie, przepraszam, co ja pierdolę, to nie ten gościu. Na klub przecież on kupuje. No to bardziej mu się opłaca, co nie? I widzi to. Ale drugi też gościu do mnie dzwoni właśnie odnośnie wszystkiego. W sensie zbiorów. Że bym chciał mu strzelać. No powiedziałem, że gościu jest zaklepany i już więcej. No nie będę tutaj tak ogarniał. Czekajcie, ja wiem, że... No tutaj trochę będę miał teraz lipę z tego co widzę, bo... tu nie będzie tak ładnie wychodziło, ale to nic. No co, jakoś teraz sobie musimy jakoś poradzić, tak? Teraz będzie ten wyzerowany i teraz się staram, czy tam teraz po środku nie zrobić jeszcze ścieżki. No, nie. No bo tutaj będę miał ile? 3, 6, 9, 12. Trzeba będzie chyba sobie zaraz ścieżkę też tu ogarnąć. Zobaczymy zaczną zaraz. Dobra, widzę raz, dwa, no mniej więcej tak będzie. Mówiłem, że taki zaskok jest. Ale wiadomo, tutaj
będzie później pewnie połączony, tak mi się zdaje. Ewentualnie będzie to wykarczowane, żeby jakoś tam, nie wiem, wyrównać trochę tę miedzę. Jeśli po prostu to wykupię, jeśli chłopaki mi to sprzedadzą. Ja będę chciał to trochę podrównać i wtedy będę miał lup z pole. Tak mi się zdaje. Może dobrze mówię, może źle, zobaczymy. Ale tak, takie są plany po prostu. Ale mówię, no, średnik akurat zajebiście się sprawdza. Czekajcie, będzie raz i dwa. No i tak ta druga taka... Nie chłosteczki. Czekajcie, ja sobie chcę sprawdzić. Ustaw podległość, ustaw połówkę. Czekaj. Czekajcie. O kurwa, nie o to chodziło. Ej, poczekajcie. Ustaw odległość ścieżki. To nie. Proszę. Jak tu zrobić ścieżkę manualną? No to teraz się człowieku wpierdol. Będzie, no chyba teraz będzie ścieżka. Bo tak mniej więcej trzeba teraz to sobie ogarnąć. I się po prostu muszę nałożyć, tak? Bo ja jeszcze tego nie robiłem. Nie ogarniałem tych ścieżek. No to mi ciężko teraz wiedzieć, ale myślę, że będzie jakoś miarę dobrze. No. Wiadomo, bliska ścieżka koło ścieżki, tak to można powiedzieć bardziej. Właśnie tak dobitnie, no wiadomo, troszeczkę tam się nadłoży środków. Ale lepiej trochę nadłożyć, niż mam tutaj nie dopryskać wariaczego, bo to różnie może, proszę Państwa, być. Pod tym względem lepiej zrobić te dwie ścieżki. Mimo wszystko, że tak to pole nie jest kształtne, nie jest ładne itp. No, ale trzeba sobie jakoś tutaj po prostu poradzić pod tym względem. I będzie elegancko tutaj. Troszeczkę mówię za elegancko, ale powiem szczerze, jestem zmęczony dzisiaj. To będzie na dworzu do tej pełno. Więc trochę jestem zmęczony po prostu. Zmęczony jestem, no, ale jakoś tam jestem, wiadomo. Nagrywałem przedni odcinek o północy, chyba wolę, skończyłem. Teraz otwarta jest 9 godzina, to jest dużo prędzej niż ostatnio, niż właśnie w niedzielę, a jeszcze wczoraj miałem w ogóle rodziny, więc wiadomo, co się robi w rodzinie. Jak ja teraz sobie opuszczę, też będzie ścieżka, ale też będzie ścieżka, co tego to nie chciałem. Ja teraz chciałbym zrobić się też mieć, od tej strony teraz sobie zrobić i nie bawić się pod względem taki. Tylko właśnie sobie będę odpowiednio dojeżdżał, będę sobie cofał i będę sobie wtedy patrzył, jak to sobie to dobrze rozkwić, bo teraz musi być mniej więcej ścieżka. No, to musi być ścieżka, kotalnie jednej ścieżki, tam to kelipa, ale... To nic. Przepraszam, ja muszę się teraz nauczyć. Jak wiecie tutaj... ogarnąć, panie kochany. Żebym ja się nauczył. Tak. To jest taka, jak teraz, a bo jest tak, bo automatyczna. Ręczna? Nie. A czemu ty tylko chcesz mi ścieżkę teraz robić? O, to już się teraz spakował. Ojej, kurna, że się po cida wkrał i tak, to możesz ogarnąć. No niestety, takie to jest życie. Ctrl E. Coś takiego. Dobra, będzie kolejna ścieżka inaczej. Trzeba się nauczyć, po prostu trzeba się nauczyć tego wszystkiego. Nie, to nie będę mówił po przecieczniaków, nic. A tak pewnie będzie, podejrzewam, tak to będzie właśnie zrobione, że będę raczej sobie chciał po prostu w to cofnąć.
Jedna. Oj. Myślę, że to pole zabijmy. Będzie koniec. Znaczy tutaj ten kawałeczek. Widzę, że już mi się ścieżka, robi koło ścieżki zajebiście. Nie wiem, czemu tak się zrobiło, ale zobaczymy, czy później tak samo będzie, czy nie. Kurwa, ja się sobie zjebał teraz. Oj, 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 niedobrze, 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 panie kochany. Ale ja w sumie mogę wziąć. Dobra, nie będę pominął, zobaczymy. Najwyżej będę miał ścieżkę koło ścieżki i to jest finito. Nauczę się, będę wiedział co i jak, więc będę mógł sobie to poprawiać. Teraz patrzymy, raz, dwa, trzy. Teoretycznie to już powinna być HTA ścieżka. No to trochę dupy dałem. A się nauczę, będę to operował. Lepiej, bo wiadomo, tutaj przyjechali, ustawiliśmy to wszystko. Specjalisty. Od tego. Ale jednak patrząc, trzeba się naprawdę trochę poluzić tego wszystkiego. Jak to operować, jak to ogarniać, żeby to po prostu miało to ręce i nogi. Nie, tak mi się nie wie tak źle. Czekać, no bo tak, ja teraz będę miał, tak? Żeby teraz to zmienić. Tak. Teraz powiem teoretycznie jeszcze zrobić chyba teraz ścieżkę. No, teraz musi być ścieżka. Czyli teraz kurwa ścieżkę zrobić, no fajnie. Tak. Przełącz tego wysiewu. Nie tak. Teraz tak ścieżkę zrobić. I o to chodzi, czekajcie. Mogę kuba te ścieżki zrobić? Coś takiego, no ale nie wiem. Bo teraz tu musi być ścieżka, ewidentnie. Ścieżka. Że nie nawet. Wam to tak powinno wystarczyć. Kurna mać. Miała być ścieżka, nie wyszła ścieżka, tak? A bo teraz to powinno być ścieżka? Nie wiem, kuźwa. Pyk. Teraz ja bym poprosił ścieżkę. Gdzie ty mi tą ścieżkę dasz? No, nie specjalnie mi to wyszło, nie będę się oszukiwał. Teraz powinno teoretycznie mi to wyłączyć, ale czy to wyłączy? Tego nie wiem. No, powiedzmy, że jakoś tam mniej więcej to wyszło, chociaż nie jest perfekcyjnie, ale się tego nauczę, to będzie wszystko w nią nie szło. Dobra, nie przedłużam dzisiejszego odcinka, byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie spodobał, coś to pewnie w górę komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do tego odcinka, na razie, cześć.